Hola, muy buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek podsumowujący rok i pokazujący, co będzie w kolejnym roku działo się w Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Więc jak chcesz dowiedzieć się, co działo się przez ten rok szkolny 2023-2024, a co będzie się działo w roku szkolnym 2024-2025, to zapraszam Cię na odcinek podsumowujący. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpańskie obyczaje, proces, według której uczę języka hiszpańskiego. I od razu zabiorę się do podsumowania roku szkolnego, a w zasadzie całej mojej działalności, która miała miejsce w zeszłym roku szkolnym. Co pojawiło się w zeszłym roku i z czego mogliście korzystać już w zeszłym roku w języku hiszpańskim przed wyjazdem na wakacje? Przede wszystkim, tak jak zawsze, możecie korzystać z mojego kursu, który uważam, że jest po prostu taką perełką moją i jest moim ulubieńcem w produktach, które mam. Jest to 24-tygodniowy kurs Złap hiszpański za rogi od podstaw, który od stycznia będzie się zmieniać. Będzie się zmieniać, ponieważ każda tak naprawdę edycja się zmienia. Jeśli mieliście okazję, ktoś z Was, kto słucha teraz tego podcastu, miał okazję być na pierwszych na przykład, drugich, trzecich i tak dalej, w jakichś tam edycjach kursu, to myślę, że gdybyście dołączyli na kurs dzisiaj, moglibyście go trochę nie poznać. To znaczy, oczywiście cała baza, wszystko jest to samo, natomiast bardzo dużo elementów jest poszerzanych. Na przykład w tej edycji kursu nowi uczestnicy będą mieli PDF-y interaktywne. Będzie to coś nowego, będzie można sobie po prostu wypełniać PDF-y na komputerze, nie tylko drukując, ale wersja do druku również będzie, ponieważ wiem, że są takie osoby, które potrzebują wersję do druku i najnormalniej w świecie z tego korzystają. Tak, wiem, mamy czasy, jakie mamy, ekologia i oszczędzanie papieru i tak dalej. Myślę, że można też to zrobić w różny inny sposób i wiem, że brzmię tutaj bardzo drastycznie, ale uważam, że do nauki, jeśli jesteś osobą, która potrzebuje papieru, długopisu, kolorowych kredek czy flamastrów, uważam, że ta metoda jest po prostu świetna, więc jeśli będzie ktoś potrzebować dalej drukować PDF-y, to takie PDF-y są, natomiast oczywiście też są PDF-y interaktywne dla tych osób, które już nie posiadają długopisów na przykład w domu. Także to jest też coś, co będzie się zmieniało. Będą się też zmieniały pakiety. Będzie wiele pakietów na moim kursie. Na sam początek chyba dwa, ponieważ jak miałaś okazję być na moim kursie, to wiesz, że w trakcie kursu pojawia się dużo bonusów. Teraz te bonusy już będą prawdopodobnie podane na tacy. Będzie można się już z góry w nie zaopatrzyć. Także będzie kurs podzielony na różnego rodzaju pakiety. To jest mój kurs podstawowy, ale jest druga część też, Złap hiszpański za rogi, część druga. Tam też będą PDF-y interaktywne i będzie poszerzanych wiele nowych rzeczy. Jak i w tym roku pojawiła się już strona, bo tak naprawdę moi uczniowie z tego korzystali, ale pojawiła się strona kursu Rozgadaj się. Rozgadaj się kurs ma 6 części w tym momencie i kolejną częścią jest Habla un montón, ale o tym wiedzą tak naprawdę tylko moi uczniowie, bo to są przede wszystkim uczniowie, którzy kontynuują ze mną naukę. Oczywiście, jeśli chcesz do którejś z tych grup dołączyć, gdzie tak się po prostu czasami w trakcie kursu dzieje, to musisz się ze mną skontaktować, musimy ustalić Twój poziom językowy i wtedy zaklasyfikujemy Cię do odpowiedniej grupy. Ale nie ma tutaj oferty już na stronie, jest tylko Rozgadaj się część pierwsza. Na mojej stronie www.paulinapiecyk.com w zakładce Nauka grupowa lub po prostu w sklepie macie dostęp do wszystkich tych produktów, więc jeśli chcecie sobie też śledzić, o czym mówię, to macie do tego absolutnie dostęp. To są kursy grupowe, które prowadzę osobiście. W wielu tych kursach uczestniczą native. Mieliście okazję posłuchać wywiadu w zeszłym tygodniu właśnie z Siango, który też współpracuje ze mną. Nie tylko Siango współpracuje ze mną, też jest grono innych osób, które współpracują ze mną, ale niekoniecznie zgadzają się na wywiady, także to też pozostaje taką tajemnicą trochę. Natomiast też pojawił się e-book kulturowy, z którego jestem naprawdę bardzo dumna, ponieważ tworzyłam go wiele, wiele lat. Wiele razy podczas lekcji coś sobie zapisywałam, że muszę o tym powiedzieć. I w końcu udało mi się to zebrać właśnie do takiego jednego pliku, który po prostu zrobiłam w postaci e-booka. Co nowego? O tym zaraz. Natomiast pojawiła się też jeszcze jedna rzecz. Tak naprawdę rzecz, która jest pakietem premium, po prostu taką gwiazdeczką i wisienką na torcie. Jest to już nauka indywidualna, czyli zupełnie zmienia się rzeczywistość, ponieważ o tych kursach, o których mówiłam, czyli Złap hiszpański za rogi, część pierwsza, druga, Rozgadaj się i tak dalej, to są wszystko kursy grupowe. Natomiast pakiet indywidualny, tak zwany pakiet premium, to jest produkt pod tytułem Hiszpański w 2 miesiące. Jest to produkt bardzo intensywny, to znaczy wiem, że trochę to dziwnie brzmi. Chodzi o to, że tak naprawdę zdobywasz ze mną
podstawy języka hiszpańskiego w 2 miesiące. Czasami te 2 miesiące przedłużają się do 3 miesięcy, ale dłużej absolutnie nie, ponieważ muszę już mieć przestrzeń dla kolejnej osoby. Jest to naprawdę bardzo intensywny program. Od podstaw, od totalnego zera, na 2 nogach stajesz w Hiszpanii i dogadujesz się w podstawowych sytuacjach. Jest to oczywiście program z mojego autorskiego kursu Złap Hiszpański z Drogi, część pierwsza, ale jest to program indywidualny i bardzo intensywny. I dla kogo on jest? Bardzo często jest to dla osób, które potrzebują na już, na tu i teraz i potrzebują bardzo szybko ogarnąć hiszpański, ale też mają na to przestrzeń i bardzo dużo czasu. Ponieważ moi uczniowie wiedzą, że na kursie grupowym potrzebujesz gdzieś tak do pół godziny, 15 minut czasami 45 minut, w zależności co sobie skumulujesz dziennie na hiszpański. Ale jeśli zrobisz takie solidne 15, 20, 25 minut dziennie, to jesteś w stanie wszystkie ćwiczenia robić bez problemu. Natomiast pakiet właśnie, ten pakiet premium, czyli 2 miesiące ze mną, 1 na 1, to jest program bardzo intensywny. To jest program dla bardzo zdeterminowanych osób. Ja to trochę porównuję tak, oczywiście przepraszam biegaczy, jeśli powiem coś źle, ale ja jestem laikiem, jeśli chodzi o bieganie. Natomiast tak jak sobie to wyobrażam, przynajmniej takie mam wyobrażenie o bieganiu, to wydaje mi się, oczywiście tutaj poproszę biegaczy o wsparcie, wydaje mi się, że mój kurs, ten 24 tygodnie Złap Hiszpański z Drogi, część pierwsza, to jest taki kurs, kiedy po prostu biegasz intensywnie każdego tygodnia, po prostu robisz to systematycznie i widzisz efekty. Natomiast mój program autorski pod tytułem Hiszpański w 2 miesiące, mam wrażenie, że to jest taki program, jak decydujesz się na przygotowanie do maratonu. No i wtedy to już po prostu tak na poważnie jest wszystko, nie? I już nie ma wyjścia, już po prostu idziesz, robisz, nawet jak ci się nie chce, to nadal robisz i po prostu wiesz, że nie ma wyjścia, żeby osiągnąć ten końcowy efekt. I tak jest właśnie w tym programie Hiszpański w 2 miesiące. Jeśli masz w 2 miesiące mówić po hiszpańsku, jeśli w 2-3 miesiące, bo to przeważnie się przeciąga do 3 miesięcy, chociaż zależy od ucznia, to po prostu dzieje się magia. No tak samo jak myślę, że dzieje się magia, kiedy szykujesz się do maratonu. Jest czasami gorzej, jest czasami lepiej, ale są efekty. To jest coś, co się pojawiło w zeszłym roku szkolnym, natomiast coś, co się pojawi w nowym roku szkolnym, to 3 nowe rzeczy. Przede wszystkim wszystko zostaje do tej pory tak, jak jest, czyli coniedzielny podcast zostaje. Natomiast pojawią się, i chcę o tym powiedzieć głośno, bo jak powiem już głośno, to może się to po prostu wydarzy, pojawią się 3 nowe rzeczy. Po pierwsze, pojawi się 2 część e-booka kulturowego, który już jest napisany w tym momencie, teraz tylko korekta i gdzieś tam oprawa graficzna. I do tych e-booków będę dogrywać audiobook, czyli czytanie. Czyli jeśli nie masz czasu tego czytać, to ja przeczytam ten audiobook dla ciebie i po prostu będziesz mogła równie dobrze sobie ten audiobook po prostu puścić w samochodzie jadąc do pracy. A są tam naprawdę takie ciekawostki, które już pojawiały się na moim podcaście, czy to o przechodzeniu na pasach, czy o adresach i tak dalej, ale jest to graficznie ładnie zrobione. Natomiast też będę tego e-booka po prostu czytać tak jak na podcaście. Czyli to będzie nowość, będzie 2 część e-booka, będzie można go kupić też w pakiecie i będzie można dokupić sobie też oczywiście w jednej cenie od razu audio, wersję audio do słuchania. To jest pierwsza rzecz, która się pojawi. 2 rzecz, która się pojawi, mam nadzieję, że wyjdzie, ale słuchajcie, to jest jeszcze w powijakach, niewykluczone, że pojawi się coś nowego na podcaście i na YouTubie. Myślę, że podcast jest od tego, żeby słuchać. Myślę, że ta informacja jest najciekawsza dla osób, które na YouTubie gdzieś tam mnie śledzą i lubią oglądać YouTuby. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować projekt z osobą, z którą próbujemy dograć na razie termin i mam nadzieję, że te terminy się nam będą pokrywać i co jakiś czas pojawi się na podcaście odcinek wideo. I to będzie na pewno odcinek kulturowy na sam początek, tak żebym ja też się trochę przyzwyczaiła do tego rytmu, żebyśmy też zobaczyli, jaki będzie odbiór, czy to się Wam będzie podobało, czy nie. Także będę Was prosiła na pewno o informację zwrotną. Także to będzie coś dla mnie gigantycznego i dla mnie to będzie krok milowy, ponieważ podcast jest bardzo wygodny. Ja sobie teraz siedzę w pokoju, jest gdzieś tam 12 w południe, jest ciepło, nie muszę być przygotowana do tego absolutnie pod kątem wizualnym. Mogę to robić po prostu, nie wiem, w ciuchach domowych, czy po prostu po zakupach, czy po pracy. Także o podcast nie muszę się martwić, że musi być dobre oświetlenie, kamera, czy mikrofon działa, czy nie działa. Tutaj mam wszystko przygotowane i siadam i robię to z miejsca. Także to będzie dla mnie naprawdę krok milowy, jeśli chodzi o wideo i nagrywanie różnych, no można powiedzieć już YouTube'ów chyba, nie? Natomiast 3. rzecz jest ogromnym wyzwaniem i tym, co
jakby od samego początku miało powstać, ale ja uwielbiam uczyć na żywo, a ponieważ uwielbiam uczyć na żywo, to uczę Was na żywo i nie mam czasu na nagrywanie kursu zautomatyzowanego, ale wiele osób się mnie już o to pytało. Paulina, nie mam czasu 24 tygodnie uczyć się z Tobą hiszpańskiego, potrzebuję czegoś szybszego. Więc teraz dla osób, które będą chciały zrobić to szybciej, krócej i we własnym zakresie, powstanie kurs, ja to nazywam taki kurs zautomatyzowany, czyli tak jak większość z Was pewnie już kupowała jakieś kursy zautomatyzowane, na pewno ten mój kurs zautomatyzowany będzie z moim wsparciem, bo nie wyobrażam sobie tego, żebyście dostali kurs wideo i zrobili go sami. Bo ja uważam, że języków obcych nie da się uczyć samemu, przynajmniej na samym początku. Potrzebujesz kogoś, kto cię poprawi, potrzebujesz kogoś, kto ci powie, że dobrze coś wymawiasz, albo jeśli masz jakiś problem, to potrzebujesz konsultacji. Naprawdę nie wyobrażam sobie, gdybym się na przykład miała uczyć chińskiego, japońskiego czy jakiegokolwiek innego języka, żebym zaczęła to robić sama z kursem wideo. Oczywiście myślę, że mam o tyle narzędzia ze swojej pracy, że wiem, na co bym musiała zwrócić uwagę, ale jestem świadoma tego, że nadal byłoby coś, czy w mojej wymowie, czy w moich konstrukcjach, coś, co musiałabym poprawić i potrzebowałabym do tego kogoś żywego. Dlatego ten kurs zautomatyzowany na pewno będzie mieć pakiet też z dostępem do mnie, czyli z konsultacjami, także to będzie na pewno taki dość obszerny pakiet, że będzie do wyboru, natomiast właśnie będzie to już taki kurs zautomatyzowany i na pewno zacznę od kursu od podstaw, bo o to najczęściej pytacie. Także trzy nowe rzeczy, e-book kulturowy i dogranie audiobooka do e-booka pierwszego, jak i e-booka drugiego, który właśnie jest w trakcie tworzenia się, wideo, czyli YouTube, czyli filmy, które będą też oczywiście na podcaście i będą to filmy przede wszystkim kulturowe na sam początek, no i zautomatyzowany kurs online. Hiszpański od podstaw. No kochani, mam nadzieję, że to się uda zrobić w tym roku. To są tylko trzy rzeczy tak naprawdę, ale to są dla mnie ogromne kroki milowe i czas, który będzie trzeba poświęcić na to, jest nieprzeliczalny na to, czy to po prostu przyniesie jakikolwiek efekt. Zobaczymy, czy się Wam to wszystko spodoba, czy nie. Natomiast no, z tych rzeczy, które się pojawiły w zeszłym roku i z tych rzeczy, które udało się zrealizować, to powiedziałam Wam już na samym początku, to jest strona internetowa nowa, jeśli chodzi o kurs Rozgadaj się, to jest pakiet premium, czyli hiszpański w 2 miesiące, jak i również do kursu pierwszego i drugiego PDF-y interaktywne, także będzie się działo w tym roku dużo, ale domyślam się, że też będzie bardzo dużo poprawek i bardzo dużo rzeczy i elementów trzeba będzie udoskonalać, tak jak zawsze. Dlatego też zapraszam Cię do śledzenia mojego podcastu, bo któregoś dnia na pewno pojawi się mam nadzieję, że się pojawi, słuchajcie, to wideo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Słyszymy się za tydzień na odcinku językowym, czyli uczymy się hiszpańskiego. Wraz z wideo mam nadzieję, że pojawi się więcej tych odcinków kulturowych i będzie Wam łatwiej przybliżyć się do Hiszpanii i do kultury hiszpańskiej. No i co, życzę Wam udanego początku roku szkolnego. Jeśli macie dzieciaki i żyjecie tym rytmem szkolnym, to życzę Wam dużo spokoju. Dla osób, które nie mają dzieciaków, życzę Wam dużo też spokoju w trakcie dojazdu do pracy, bo domyślam się, że ruch w każdym mieście się zwiększy. A my bierzemy się do nauki już za tydzień. Dziękuję, że jesteście ze mną i że słuchacie moich odcinków i słuchacie mojego podcastu. Jeśli macie ochotę dołączyć na kurs, to myślę, że to już jest ostatni dzwonek, ponieważ już jutro grupa poranna zaczyna i bierzemy się do pracy. 24 tygodnie i w marcu możesz jechać spokojnie na wakacje do Hiszpanii. To tyle na dzisiaj. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!